Za nami wielki finał PGE Polsailing. Wspaniały projekt, wspaniały program i wspaniały finał rozegrany tutaj na Iławie. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu za to, że Iława znalazła się na mapie wielkiego finału. Cieszę się, że to właśnie my, ponieważ jesteśmy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, czyli Jezioraku. Cieszę się, że tylu młodych adeptów żeglarstwa przyjechało do Iławy i mam nadzieję, że ta pasja żeglarstwa zostanie z nimi na dłużej. Chyba, jak rozumiem, patrząc po waszych minach, widzę, że żeglarstwo jest fajne, co? Fajne? Okay. Przeprowadziliśmy wyścigi zarówno w kategorii Optymist dziewczynki, kategorii Optymist chłopcy oraz na windsurfingu dla dziewczynek i dla chłopców. Nie było zbyt dużo wiatru, wręcz tego wiatru nie było, ale poradziliśmy sobie świetnie. Ścigaliśmy się na wiosełkach, więc rodzice tutaj bardzo, bardzo intensywnie kibicowali zawodnikom. Miasteczko Regat tętniło życiem, odwiedziło nas dziś bardzo wielu mieszkańców Iławy. Strefa była również przygotowana dla dzieci, które pierwszy raz przyszły na zajęcia w ogóle zobaczyć, jak wygląda żeglarstwo. Bo i kącik Malucha, gdzie dzieci mogły kolorować różnego rodzaju kolorowanki, tory skimboardowe, symulatory Optymista, łódki zdalnie sterowane. Takie atrakcje były przygotowane dla uczestników. Program PGE Polsailing cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. My jako klub przeprowadziliśmy zajęcia dla ponad 100 uczestników. Dzieciaki miały okazję do poznania e-sailingu, a także prowadziliśmy zajęcia z ekologii. To jest trzeci rok, kiedy jesteśmy realizatorem projektu dla Polskiego Związku Żeglarskiego. Ponad 200 dzieci w tym roku skorzystało z tej oferty i on otwiera naprawdę szerokie drzwi przed wieloma młodymi osobami, żeby zacząć tą karierę regatową tutaj, zacząć bawić się tym żeglarstwem, posmakować tego. W pierwszej kolejności zależy nam na tym, żeby właśnie zobaczyły, że jest to super sport, fajna zabawa i nie ma się czego bać, a one potrafią być bardzo samodzielne i świetnie sobie radzą na łódce. Jesteśmy zadowoleni z tego rocznego programu. Dzieciaki były naprawdę super, ekstra nam się razem pracowało. I co najważniejsze, dzieci wróciły do naszego klubu po realizacji programu. Jest dla nas to bardzo ważną rzeczą, że dzieci wracają, żeglują nadal, przeżywając fajne chwile na wodzie. Ale tak naprawdę najważniejsza jest ta współpraca, ta możliwość pokazania żeglarstwa, windsurfingu w całej swojej okazałości. Te uśmiechnięte twarze młodych ludzi, ich rodziców, no i też mieszkańców Iławy, którzy tłumnie przyszli na dzisiejsze wydarzenie, żeby kibicować, żeby podglądać, jak wierzę, zainspirować się również do żeglarstwa. Tegoroczna edycja programu PGE Polsailing jest w tym roku rekordowa. Mamy 34 ośrodki, ponad 3000 uczestników, co z pewnością wpłynie na popularyzację żeglarstwa i wielu uczestników jest bardzo chętnych do tego, żeby zapisać się już do klubów żeglarskich. Takie informacje dostaję już od koordynatorów. To jest coś, co nas bardzo cieszy, ponieważ na tym nam najbardziej zależy. Finał PGE Polsailing spełnił swoje zadania. Będziemy kontynuować, będziemy upowszechniać żeglarstwo. Do żeglarstwa zapraszamy, bo można je uprawiać w każdym wieku.